Dziś rozmowa Echo 24 w plenerze. Znajdujemy się przed klubem Proza, a ze mną pani Katarzyna Janusik, która będzie tłumaczem dzisiejszego spotkania, bo dziś spotykamy się z... Jonathanem Karolem. Dlaczego Jonathan Karol? Co robi tutaj we Wrocławiu? Jonathan Karol został zaproszony w ramach projektu Rozczytana aglomeracja, którego celem jest przybliżanie wielkich postaci literatury osobom z Wrocławia, ale też z całej aglomeracji dookoła. Dlatego właśnie jesteśmy dziś we Wrocławskim Domu Literatury, czyli takim miejscu, które jest dedykowane literaturze, książką i pisarzom. I tu w klubie Proza porozmawiamy z Karolem, który jest niezwykle w Polsce popularny. Ustawiają się długie kolejki po autografy i opowiada teraz na Dolnym Śląsku o swojej twórczości. To zapytajmy pana Jonathana Karola, jak czuje się we Wrocławiu, no jak tworzy. Zapraszam państwa na rozmowę. Zapraszam państwa na rozmowę z Jonathanem Karolem, którego dzisiaj gościmy w klubie Proza. Dzień dobry, hello. Hello. A spotykamy się przy okazji promocji najnowszej książki, którą tutaj państwo widzą. To jest Kolacja dla Wrony. Proszę powiedzieć, skąd taki tytuł i skąd ta dedykacja? Dedykacja jest dla moich wydawców, którzy wydali wszystkie moje książki w Polsce, zaczynając od pierwszej. I to tu, w Polsce, rozpoczęła się moja kariera pisarska. Tytuł wziął się z jednej z opowieści zawartej w książce. W Wiedniu podczas Wszystkich Świętych ludzie idą na cmentarze i zapalają znicze, a kiedy ceremonie się kończą, przychodzą wrony i je zjadają. Stąd Kolacja dla Wrony. W pana prozie jest bardzo dużo zwierząt. W tytułach książek, w treści książek. Skąd ta miłość do zwierząt i skąd pomysły na to, żeby tak dużo tych zwierząt właśnie było? Wydaje mi się, że zwierzęta, zwłaszcza zwierzęta domowe, są takimi małymi aniołami, które stanowczo za mało doceniamy. Kocha pan psy. Dlaczego psy? Dokładnie z tego samego powodu są małymi aniołami. Są pomniejszym gatunkiem aniołów, kochają nas i nam wybaczają. Jeśli mamy ochotę na pizzę o 3 nad ranem, to one też. Jeśli mamy ochotę na przejażdżkę samochodem, to one też. Takie cechy u ludzi nazywamy właśnie anielskimi. Dlaczego nie koty? Ponieważ ich nienawidzę. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że koty to królowie, a psy to małe klauny, tak? O ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam tego, ale tak, tak jest. Koty mówią, pracuj na moją rzecz, a psy, cokolwiek zrobisz, będę zachwycony. Jak tworzy pan postacie, swoje postacie w książkach? Częściowo posiłkuję się wyobraźnią. Częściowo są to osoby, które znam. Jest to połączenie wyobraźni i świata realnego. Czy czytelnicy mogą się obawiać albo cieszyć tego, że po spotkaniu z panem trafią do książki? Oczywiście. A w jaki sposób pan pracuje? Czy to jest jakaś kawiarnia, tak jak tutaj, czy raczej w domu? I czy są takie miejsca, w których lubi pan pisać? Mogę tworzyć gdziekolwiek. Zazwyczaj pracuję w domu, bo tam są wszystkie moje rzeczy. Ale mogę zabrać notes do kawiarni i tam pracować. To takie biuro przenośne. Wszystko piszę ręcznie, więc najwygodniej mi jest nosić notes. Nie muszę mieć laptopa. A proszę powiedzieć, czy zdarza się panu tak, że jeśli wpada w pan taką manię pisania, to trwa to 7-10 godzin, wystygła herbata, zapomina pan o tym? To brzmi romantycznie i jest to piękna idea, ale nie. Nie pracuję w ten sposób. Moja kawa jest zawsze ciepła. Pracuję około 4 godzin dziennie. Znam pisarzy, którzy mówią, że pracują po kilkanaście godzin, ale ja myślę, że to nieprawda. Czy pisanie nadal sprawia panu frajdę, czy kiedykolwiek sprawiało, czy to jest raczej ciężka praca? Myślę, że każdy, kto pracuje i nie lubi swojej pracy, jest idiotą, więc tak bardzo to lubię. Czasami ludzie mi mówią, pisanie, to musi być ciężka praca, ale nie, ja to bardzo lubię. Dlaczego wybrał pan Wiedeń na miejsce swojego życia? Wrócił pan na 2 lata do Stanów Zjednoczonych, a później z powrotem do Wiednia. Dlaczego Wiedeń? Co w nim takiego jest?
Swoją pracę zawodową rozpocząłem w Szkole Międzynarodowej w Wiedniu. Później natomiast wróciłem do Stanów, aby zająć się przemysłem filmowym. Ale po 2 latach zacząłem tęsknić za Europą. Dlaczego Wiedenia? Bo to ciche, spokojne i wygodne miejsce do życia. A jeśli jesteśmy już przy filmach, przy Hollywood, dlaczego żadna z Pana powieści nie została jeszcze sfilmowana? Bo Pana czytelnicy często mówią o tym, że bardzo chcieliby zobaczyć. Filmy, a zwłaszcza hollywoodzki przemysł filmowy działa w bardzo specyficzny sposób. Jakiś reżyser znajdzie książkę, która mu się podoba i którą chciałby zekranizować. Jedzie do Hollywood i próbuje przekonać szczeble zarządzające do swojego pomysłu. Ten na najniższym szczeblu mówi OK, ten na średnim szczeblu mówi OK, ale ten na najwyższym mówi nie, to jest okropne. David Lynch chciał też zekranizować pana twórczość. Wielu reżyserów interesowało się moją twórczością, David Lynch, Tim Burton, ale historia zawsze wygląda tak samo. Jak pan pisze? Usłyszałam w jednym z wywiadów, że to jest tak jak wyprowadzanie psa. Dlaczego? Są 2 rodzaje pisarzy. Jedni, którzy mają całą historię w głowie i mają zaplanowaną książkę od A do Z. Oraz drudzy, do których ja się zaliczam, którzy zaczynają książkę od pierwszego zdania. I to jest jak wyprowadzanie psa na spacer. Nigdy nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzi. Ważną rolę w pana twórczości odegrał Stanisław Lem. Proszę powiedzieć dlaczego. Proszę opowiedzieć nam tę historię. Kiedy pracowałem w szkole w Wiedniu, uczyłem Tomasza Lema i dowiedziałem się, że jego ojciec, Stanisław Lem, jest znanym pisarzem. Poszedłem do biblioteki i wypożyczyłem Solaris. I byłem absolutnie zachwycony i następnego dnia powiedziałem Tomaszowi Lemowi, że jego ojciec jest wielkim pisarzem. Na co on odpowiedział, to zabawne. Jego ojciec właśnie przeczytał Krainę Chichów i chce ją wydać w Polsce. Proszę powiedzieć, jakich pisarzy polskich, jakich poetów polskich pan lubi i czy pan czytuje polską literaturę? Bardzo lubię, zwłaszcza polską poezję. Wisławę Szymborską, lubię też Miłosza i Świerczyńską. Czytałem także prozę, ale stanowczo wolę poezję. Proszę powiedzieć, gdyby miał pan dać taką radę czytelnikowi, jakie książki czytać? Dlaczego warto czytać? Chodzi mi o zasadę 15 stron. Zawsze mówię moim studentom, że jeśli przeczytają kilkanaście stron jakiejś powieści i ona ich nie zainteresuje, to żeby zrezygnowali z dalszego czytania. Co pana łączy z Kieślowskim? Nie znałem go, nie poznałem go osobiście. Poznałem tę historię dopiero po jego śmierci. Kiedyś spotkałem się z Preissnerem, którego bardzo lubię i cenię. I on mi powiedział, że Kieślowski przyniósł mu głos naszego cienia i nawet kazał mu zacząć komponować muzykę do tego. Dodał, że Karol jeszcze o tym nie wie, ale po trylogii zabiera się za głos naszego cienia. Często pan przyjeżdża do Polski, odwiedza pan nasz kraj. Jakie lubi pan miasta i za co lubi pan Polskę? Dlaczego tak często pan tutaj jest? Bardzo lubię Kraków i Gdańsk, bo są to romantyczne i mroczne miasta. Dlaczego Polska? Bo tu jest dużo energii, entuzjazmu, czego nie ma w Ameryce. Tu ludzie mają pomysły, chcą coś robić. Mieszkam w Wiedniu, w miejscu, w którym zazwyczaj nic się nie dzieje. A zna pan jakieś słowa w języku polskim? Proszę mnie nie prosić, abym powiedział. Czy pisarz ma jakieś obowiązki wobec społeczeństwa? Czy pisząc, pisarz czuje, czy pan czuje, że robi coś nie tylko dla siebie, ale dla innych? Podstawowym obowiązkiem pisarza to pisać najlepiej, jak potrafi. A jeśli dla kogoś będzie to ważne w jego życiu, to tym lepiej. Przychodzi do mnie wielu ludzi, którzy mówią, że moje książki są w ich życiu ważne. Ale nie piszę po to, aby to usłyszeć. A dlaczego pan zaczął pisać? Jak to się stało, że powstała Kraina Chichów?
Tytuł wziął się od nazwy chińskiej restauracji. Zobaczyłem go kiedyś po niemiecku. Podobno jest taka operetka Kraina Śmiechu, ale mi lepszy wydał się tytuł Kraina Chichów. A co do treści, to zawsze mnie interesował temat obsesji na punkcie artysty. I tu napisałem o obsesji na punkcie pisarza. A o czym jest najnowsza książka? Co to jest za książka? Ta książka jest autobiograficzna. Jest zupełnie inna niż pozostałe. Jest taka strona w Stanach, medium.com. I mój syn polecił mi, żebym pisał krótkie teksty na tę stronę. Okazało się, że cieszą się one ogromną popularnością. I mój wydawca namówił mnie na to, aby wydać te teksty w formie książki. To, co mi się podoba w tej książce, to to, że fragmenty są bardzo krótkie i nawet jadąc tramwajem można przeczytać 2 lub 3 teksty na telefonie. I właśnie o internet chciałam pana zapytać. Jest pan bardzo aktywny w internecie. Obserwuję pana bardzo wiele osób na Facebooku. Skąd ta internetowa aktywność u pisarza? Zaczęło się od tego, że wydawca namówił mnie do tego, abym otworzył stronę na Facebooku i żebym tam umieszczał informacje o swoich publikacjach oraz o spotkaniach autorskich. Ale uznałem to za zbyt nudne i egocentryczne. Ale namawiał mnie na jakąkolwiek stronę, więc zacząłem umieszczać zdjęcia i krótkie teksty innych autorów oraz moje własne. Popularność tej strony jest ogromna. Jestem czasami przerażony, kiedy ktoś do mnie mówi: nigdy o panu nie słyszałem, ale ma pan tak świetną stronę na Facebooku. I można wysłać tam panu zdjęcia, tak? Bo umieszcza pan bardzo ładne zdjęcia. Oprócz tekstów to są przepiękne zdjęcia, które doceniają również pana fani. Oczywiście można mi wysłać zdjęcie, jeśli mi się spodoba, umieszczę na Facebooku. I co dla mnie ważne, zawsze staram się podpisywać zdjęcia, kiedy tylko wiem, kto jest autorem. Czasami ludzie mnie pytają, dlaczego nie ma podpisu pod tym zdjęciem, ale robię to tylko wtedy, kiedy nie wiem, kto jest autorem. Bardzo dziękuję za rozmowę. You're welcome. Moim i Państwa gościem był Jonathan Karol, a ja oczywiście zachęcam do przeczytania najnowszej książki, która już wkrótce się ukaże, Kolacja dla wrony. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.